Koniec samowoli reklamowej w Zawierciu. Od 14 października w mieście obowiązuje tak zwana uchwała reklamowa, która określa, jak i gdzie można zamieszczać różnego rodzaju nośniki. Dzięki temu reklamy w mieście mają być bardziej uporządkowane, a co za tym idzie, nie psuć krajobrazu. Mieszkańcy ten pomysł popierają. Jestem za. Dlaczego? Ponieważ mi się bardziej podoba jak zagrodzenie niż takie reklamy. Bardziej. Przeszkadzają? Nie przeszkadzają, ale jakoś uroku też nie dodają miastu. Więc po prostu wolałabym, żeby zniknęły. Jest dużo takich miejsc. Jest takie miejsca, gdzie nie można, gdzie miasto znika, że się tak wyrażę, za właśnie takim ścianą reklam. I to trochę psuje, że się tak wyrażę. A się sobie powiedział, że to trochę takie urozmaicenie, że tak fajnie kolorowo, ale z drugiej strony, jeśli jest się na przykład kierowcą, to niestety rozprasza. Bez reklam. I jak jest teraz dużo tych reklam w takich miejscach? No, raczej tak. Już trochę mniej, ale jeszcze. Na zakrętach tu nie powinny być postawione reklamy, bo one, jak to się mówi, dezorientują kierowcę. A jeśli chodzi o reklamy w mieście, jest ich za dużo? Przeszkadzają? Za dużo ich jest. Nie powinno tyle być. Dla przykładu znikną takie reklamy jak te, które znajdują się na skrzyżowaniu ulic Obrońców Poczty Gdańskiej i Brata Alberta. W reklamowych porządkach pomaga też lokalny konserwator zabytków. Całkiem niedawno przy tym domu rzemiosła było kilka tablic reklamowych. Już ich nie ma. Sama uchwała reklamowa to 16-stronicowy dokument, który dokładnie precyzuje, jak można się reklamować. Zanim jednak w mieście zapanują porządki, minie jeszcze sporo czasu. Teraz mamy taki okres przejściowy. Przez 5 lat właściciele zarówno tych urządzeń reklamowych, jak i terenów, na których się znajdują, mają czas na to, by się zapoznać z tymi nowymi zasadami, a następnie wdrożyć już te wytyczne. Ten czas upłynie dopiero za 5 lat, więc jest to sporo czasu, by te zmiany wprowadzić. Po tym okresie na osoby, które nie dostosują się do uchwały reklamowej, będą nakładane sankcje wynikające z przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.